Cześć, tutaj Peter, witam w kolejnym odcinku kariery Road to Glory Eintrachtem Braunschweig. Dzisiaj kolejny odcinek z komentarzem offline. Chciałem spokojnie rozegrać te spotkania, które zostały do końca tego roku kalendarzowego przed okienkiem transferowym. Ostatnio moja forma nie była dobra. Jeszcze przed okienkiem chciałem znaleźć jednego zawodnika, gdyż wskazaliście mi ruch turecki i jest Emrah Basan, prawy pomocnik, któremu do końca kontraktu niedługo będzie pozostawać zaledwie pół roku. Jest to prawy pomocnik, jak wspomniałem. Prawa pomoc to jest chyba najsłabsza obecnie pozycja, więc to jest mój kandydat. Pierwszy mecz tego odcinka i gramy z Karlsruhe. Jak widzicie w tle, albo właściwie słyszycie w tle, jest komentator niemiecki, no bo chciałem trochę tego klimatu niemieckiego poczuć. No ale nieważne, rozpoczynamy te spotkanie od akcji gości. Pierwsza sytuacja, ale świetna interwencja Gikiewicza. Nasz zespół ostatnio nie świecił świetną skutecznością. Miałem zamiar to poprawić, no ale takie sytuacje jak teraz z Bolandem na pewno mi w tym nie pomagały. I szło nam ciężko. Druga połowa, jak widać, to spotkanie po raz kolejny. Mało sytuacji, ale dopiero w 54. wreszcie jakaś akcja, która przynosi nam rzut karny. No i szansę na przełamanie dostaje Łukasz Zwoliński. Ją wykorzystuje bez żadnego problemu. No, strzela te karne dosyć często. No, ale to jest też egzekutor. Trzeba tego egzekutora mieć. To nie jest tak, że ten egzekutor jest przypadkowy. Zmieniłem w drugiej połowie taktykę z dziesiątką, czyli 4-2-3-1. Po prostu stwierdziłem, że Zwoliński być może ma za mało wsparcia i szansę debiutu otrzymał Mark Uphoff. I zobaczcie, jak przebiegła jego pierwsza akcja, jego pierwszy kontakt z piłką. Raz, dwa, trzy, strzał, no i prawie padła druga bramka. Dobitka bez komentarza. Kolejna akcja i uwaga, uwaga, strzał głową tego niskiego zawodnika, 1,70 m z kawałkiem, a był najlepszy w polu karnym. Wykorzystał to dośrodkowanie, strzelił bramkę głową, prowadzimy 2-0. Świetne zachowanie tego piłkarza w debiucie, 17-latek, właściwie 16-latek, strzela bramkę i mam nieodparte wrażenie, że to jest klon Daniela Bryana. Nie wiem jak wy, ale mi się bardzo przypomina Bryan. Broda, ta fryzura. No i wygrywamy 2-0. I oczywiście czas tutaj w menu na trening. Ja ogólnie przepraszam, bo możecie czuć, że tutaj nie ma zbyt wielu emocji z mojej strony. Nie czuję się za dobrze. Ten odcinek też nie jest zrobiony na maksa, no ale musicie po prostu mnie zrozumieć, że nie jestem w najlepszej dyspozycji aktualnie. Jak widać, Klinter i Wehard notują awans w treningu. Za chwilę przed nami bardzo ważne spotkanie z Norymbergą, ale jeszcze przed tym zobaczmy, jak będzie się prezentował raport zwiadowczy. Tu jeszcze to tylko zerknięcie na Akademię, a za chwilę już raport. Raport zwiadowczy z Niemiec i zobaczcie, to jest to, na co czekałem. To jest to, na co wszyscy czekali. Zobaczcie, Dominik Lenz, jeden z zawodników. Dalej jest Wolf, dalej jest Tuelke. Naprawdę dostaliśmy dużo ciekawego materiału, talentu na Akademię. Przed spotkaniem z Norymbergą powróciłem do ustawienia 4-2-3-1, jako że to ustawienie działało, więc wracam do niego i teraz to będzie moje nowe podstawowe, moja podstawowa taktyka. Jest mecz z Norymbergą, specjalny mecz dla Niklasa Starka, gdyż to jest zawodnik, który jeszcze rok temu występował w barwach tego zespołu. Przeszedł potem do Herty Berlin, a teraz gra na wypożyczeniu w naszym zespole. No i zobaczymy, czy w tym spotkaniu będzie jakoś stanie się wyraźnie zaprezentować. To jest świetna pierwsza nasza akcja ofensywna. Dobra wymiana podań, dośrodkowanie, strzał głową. No i niezawodny Mirko Boland strzela bramkę. No kto by się spodziewał, że właśnie Mirko Boland strzeli bramkę głową, ale też bramkarz dodał swoje 3 grosze w tym momencie, no bo ta piłka leciała właściwie w środek bramki, była jak najbardziej do wyjęcia. No ale doświadczony Rafał Schaffer tym razem zawiódł wszystkich kibiców gospodarzy. W odpowiedzi piękna akcja, ale niezbyt piękne dośrodkowanie. Druga próba, zobaczmy. Sepsi, dośrodkowanie w pole karne, ale tym razem nie, złe wykończenie. Coś szwankowało w Norymberdze i widać było to gołym okiem. W odpowiedzi Łukasz Zwoliński, piłka jeszcze ląduje na kolanie Mirko Bolanda, ten nie jest w stanie sobie jej dobrze przyjąć. No i nic z tego nie wynika. No ale wreszcie, do 3 razy sztuka. Norymberga ruszyła do ataku zupełnie inaczej, no i musiała strzelić bramkę w 3 minucie doliczonego czasu gry. Dosłownie z pół metra od linii bramkowej. Piłka wpada na nogę właściwie do piłkarza, gospodarzy. No a ten nie musi nawet strzelać, bo ona sama by wpadła do siatki.
w drugiej połowie Norymbarga jakby nabrała wiatru w żagle dośrodkowanie na raz kolejny. Te wykończenie szwankuje, znowu Hansson i znowu on psuje nadzieję piłkarzy Norymbergi. W odpowiedzi nasza akcja wchodził, wszedł na boisko Upchow tym razem, strzelał znowu głową, ale nie wyszło. Kolejny wprowadzony zawodnik Omladzie dośrodkowuje w pole karne, no i uwaga, uwaga, Niklas Stark powraca na swój stary stadion i strzela bramkę. No to jest coś niesamowitego ze wszystkich osób, ze wszystkich byłych piłkarzy Norymbergi, to właśnie środkowy pomocnik defensywny Niklas Stark strzela bramkę. Za chwilę Norymberga ustawiona już mega ofensywnie, nastawiona na kontry. Nastawiona na kontry nasz zespół, Łukasz Zwoliński po asyście Marka Upchowa strzela bramkę. No wreszcie się przełamuje, strzela bramkę z gry, nie z żadnego rzutu karnego. No i możemy się cieszyć, że wygrywamy dosyć pewnie 3-1 z piłkarzami Norymbergi. To jest naprawdę bardzo cenne zwycięstwo do kolekcji, które na pewno umocni nas na szczycie tabeli drugiej Bundesligi. No ale nie przedłużajmy, drugie spotkanie, właściwie trzecie spotkanie, drugie z rzędu, gramy już z Duisburgiem na własnym stadionie. Duisburg to jest zespół dolnej części tabeli, więc zwycięstwo jest w tym momencie wskazane, więc ruszyliśmy tutaj do boju bez większych przygotowań, od razu, z miejsca. Pierwsza akcja, Mladic, który zasłużył na miejsce i dostał je po dobrym meczu z Norymbergą. Dobra akcja, piłka zagrana do Starka, teraz kolejna szansa, tym razem dośrodkowanie Hochscheita i strzał Matuszczyka minimalnie nad bramką Duisburga. Na pewno to był dobry fragment gry, no ale oczywiście w naszym stylu nie byłoby oddanie piłki w głupi sposób, a tak to robi Hochscheit i bramka dla Duisburga. No coś niesamowitego, jak można łatwo stracić bramkę totalnie znikąd. Duisburg otwiera wynik w 20 minucie, jest 1-0, ale piękny strzał, naprawdę dobra precyzja. No tej precyzji nam brakuje, na pewno tej precyzji nam brakuje, no i w tym momencie to widzieliśmy. Stark miał pół roku, żeby tę piłkę uderzyć, ale przymierzył się zdecydowanie zbyt długo. I tu idzie kontra w zamian. Duisburg strzela piękną bramkę po raz drugi, świetne wykończenie. My szukamy odpowiedzi. Ostatnia minuta pierwszej połowy, Omladić wchodzi w pole karne. No i trochę kuriozalna bramka, Matuszczyk dopada do piłki po tym, jak ta odbija się od nóg piłkarzy przeciwników, no ale wreszcie strzelamy swoją bramkę w tym spotkaniu. 1-2, jeszcze jest nadzieja w drugiej połowie. No może nabierzemy teraz rozpędu pod koniec tej pierwszej połowy. Na bramka do szatni. No ale ta bramka do szatni miała nas nauczyć konsekwencji i dobrego wykończenia, a Hochscheit po raz kolejny popełnia błąd. A jak popełnia błąd, to znaczy, że zaraz zespół rywala pokaże, jak się nie popełnia błędu. No i tym razem właśnie było właśnie tak, jak mówię. Piękne uderzenie po raz kolejny, no Duisburg dzisiaj naprawdę mógł zaszpanować swoją precyzją, świetne uderzenie, no tego lepiej się nie dało zmieścić, świetny strzał. I bramka dla gości, 3-1, wynik ustawiony i my mogliśmy teraz jeszcze coś ustrzelić, ale te wykończenie, ten strzał, o Boże, dlaczego to nie wpadło? Dlaczego przegrywamy te spotkanie, te bardzo ważne spotkanie, ale nadal i tak jesteśmy w miejscu premiowanym do awansu, na drugim miejscu za Freiburgiem w drugiej Bundeslidze. Czas na trening, trochę jest ten trening tym razem zmieniony, dodaję tutaj zawodników z Akademii, gdyż to na nich będę budował mój skład w przyszłości. Oczywiście Zwoliński jest bardzo gorącym towarem, jeżeli chodzi o atak, ale naprawdę żałuję tutaj braku obecności jeszcze Akademii. Chciałbym ich mieć jak najwięcej, tych piłkarzy, właśnie wychowanków. Na nich chcę budować mój skład, nie chcę skupować zawodników z całego świata, dlatego zainwestowałem w Akademię, żeby teraz mieć z tego profit. W międzyczasie przed okienkiem transferowym warto było uzupełnić kontrakty, żeby przypadkiem jeden z zawodników nie odszedł do innego klubu przed wygaśnięciem kontraktu. To by była zła informacja, żeby stracić zawodnika, który mógłby być ewentualnie bardzo ważną częścią tego zespołu, więc odnowiłem kontrakty z tymi zawodnikami, z jakimi potrzebowałem. Chciałem grać z St. Pauli, a właśnie po tym już mi odechciało. Stwierdziłem, że to jest za duży ból, po tym przegranym z Duisburgiem chciałem już po prostu przejść do okienka transferowego. Wygraliśmy z St. Pauli, to jest najważniejsze. Kolejne treningi, no bo mamy teraz przerwę nie reprezentacyjną, tylko już transferową, zimową. Piszcie w komentarzach, jeżeli byście mieli jakieś propozycje poza tym Turkiem, choć też nie wiem, czy na Turka będę miał pieniądze. A tak, to było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie. No i peace out.